Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Felicjan i zapraszam was, wow, pociąg na kolejny odcinek z serii GTA 3. Dzisiaj damy się do lokacji, którą ostatnio udało nam się odblokować, czyli po prostu nasi chlebodawcy, tak jak już wspominałem wcześniej, przenieśli się do innego miejsca, mieliśmy drobne problemy, aby w ogóle się tam dostać. O, weźmiemy sobie to radio. Tego na razie z telefonem nie chcę wykonywać, bo mnie to misja wkurza. Gdzieś ją tam kiedyś sobie zrobię ewentualnie, bo znaczy to chyba nie jest obowiązkowe, żebyśmy zrobili tę misję. To udajemy się tego S. Co może znaczyć coś w rodzaju dziadka, ojca, nie wiem, bo to ten osobnik, z którym się witaliśmy w ostatnim odcinku, na końcu samym, przypominał mi trochę takiego, można powiedzieć, szefa mafii, co można... można go jeszcze postrzegać jako ojca tej mafii, bo tak się... bo to jest... mafia to jest jedna wielka rodzina i tak możemy w sumie nazwać tego tutaj dziadusia. Dobra, dziadusia. Co on dla nas ma ciekawego? Shaper One. Ładna nawet. Get in the car and keep your big mouth shut. Take the limo, but bring it back in one piece. You hear me? And watch her. She can be trouble. A znowu będziemy musieli wozić jakąś laskę. No to już będziemy musieli dziewczynę chyba, z tego co wywnioskowałem, dziewczynę dziadusia. Słuchajcie, poleciała na jego kasę, no ale cóż, ja tego komentować nie będę. To jedziemy sobie teraz. W sumie ten dziadziuś to jest bardzo wpływowa osoba pewnie tutaj w Los Santos, więc no pewnie też na to poleciała. Dobra, jedziemy sobie do downtown, bo tam chyba się znajduje miejsce, do którego mam się udać. Ja nie patrzę w ogóle na światła, pierdzielić to. Te światła mi pomogły bardzo mocno przy rozwalaniu tych ciężarówek ostatnio. Powiem wam, że przez to naprawdę było ok. O! That's chick over there. What the fuck? Trochę A, to jest ten! Dealer! Trochę koksu pewnie kupuje. No. Fido? Dobra. Fido już jedzie. Trochę koksu nie zaszkodzi. No, no jej przynajmniej myślę. Bo ja tam bym koksu nie chciał. Wow! Wow, wow, wow! Wbiłem się nie w tą dzielnicę, co trzeba. Cholera. Trzeba uważać tutaj na nich. Mam... nie, nic... wow. Prawie walnąłem jeszcze to auto, ale na szczęście nic się nie stało. Mam farta. A, to jest ta laska, którą już chyba kiedyś woziłem nawet. Być może. No nie pamiętam teraz. Musiałbym się cofnąć odcinkowo o trochę. To będą pierwszy albo drugim odcinku. Coś, jakąś kobietę woziłem, ale nie jestem pewien, czy to była na pewno ta. Dobra. Jedziemy tutaj. A, impreza. Idzie sobie poimprezować kobieta, tak? Włoska mafia już obstawia tutaj wejście. Czyli nikt tutaj nie wejdzie obcy. Ja też mam wejść? Czy coś? Mogę wejść tutaj? Wow! Możesz ty w mordę, widzę, że cię go mać. Widzę, że jadą tutaj. No to się mi wbiła, kolega.
Dobra. Get Maria. Zrobiłem to, co należy. Jednym granatem wysadziłem trochę. Najazd na policję. Ej, ale czemu oni od razu za mną gonią? To jest nie fair. A patrzcie, to już jakiś... A to nie, ci to uciekają. O Jezus, ale czemu akurat tym autem? Musiałem wziąć to auto, mogłem jakieś inne wziąć. Bo by łatwiej. No dobra. Ciul, chyba uciekniemy policji. Mimo wszystko takim autkiem... Limo nie jest zbyt szybkie, no ale... Cholercia, myślę, że dam radę z niego wycisnąć ile tylko można. Chociaż już czuję, że deptuję jak tylko można maksymalnie gaz. I zaraz coś mi się zdaje, że zrobię dziurę w podłodze. Ale może... Ła! No jedź szybciej! Bo policja gazuje. Tutaj muszę dojechać, tak? Tak. Ła, to light. O Jezus. Nie. No i muszę wjechać jeszcze raz. Tylko nie do wody. Nie do wody! Dobra. Jeszcze nie jest tak źle, jednak już policja wybuchła. Ten policjantów nie mam, ale błąd zrobiłem, że wjechałem na tą górę z takiego rozpędu. Dobra, tędy gdzieś wyjadę? Tak, wyjadę. Chyba. No przewal ten płot, no. Oby mi ten samochód nie wybuchł i musiał jeszcze raz robić tę misję. Ale się im narazie minimalnie. Tylko dwie gwiazdki mam, więc co to jest za narażenie policji? W Vice City pamiętam, jak się narażałem na 6 gwiazdek i jakoś nie robiło mi to zbytnio problemu. Fakt, że wtedy sobie lubiłem pograć nieco nie do końca uczciwie, no bo jak się nazwać osobę, która cheatuje, tak? Ale w sumie jakby tak nie patrząc, to granie w GTA to też nieodzowną częścią jest używanie kodów w tej grze, ponieważ to sprawia więcej frajdy wtedy, natomiast no nie do końca jest to uczciwe, ale to mówię, to jest wtedy dużo zabawy z kodami tymi. Jedynie no ja to staram się robić, jak już przejdę całą grę, to wtedy na spokojnie mogę sobie grać na cheatach. No to co jest, panienko? Zadowolona? A, dobrze ją traktuję, no wiadomo. To co, zrobimy sobie jeszcze jedną misję od razu i nie będziemy szli tam nigdzie? Tak, idę jeszcze jedną misję sobie zrobił tego dziadziusia. Cutting the grass. Przycinać trawę. No to co, będę robił za rolnika teraz? The Colombian cartel is making spanks somewhere in Liberty, but we don't know where. And they seem to know everything we're doing before we do. We got us a rat. There's a guy named Curly Bob who works the bar at Luigi's. He's been throwing more money around than he's earning. He ain't pimping or pushing, so he must be talking. He usually gets a taxi home after work, so follow him. And if he's ratting us out, kill him. Aha, okej. Okay. Czyli ogólnie jakaś osoba handluje jakimś tam spankiem, czyli to jest jakiś tam narkotyk, którym handluje chyba ten nasz dziadzieś również. No i on wydaje strasznie dużo pieniędzy, więc nie trudno go znaleźć. Ten osobnik znajduje się gdzieś tam w barze Luigi'ego. To gdzieś tam już kiedyś mijaliśmy, więc mamy ogólnie go śledzić. I... Nie! Gadamy, dobra, zwiejemy już szybko. Na szczęście mam auto, które jest szybkie w miarę. Wow. Dobra, na szczęście mnie nie ścigają, to jest luz. Przez przypadek było stuknięcie po prostu. A nie robię tutaj jakichś większych szkód, poza tym, że niszczę sobie niszczę auta. Dobra, stawię sobie tutaj pistolet na pierwszym miejscu. Bo pistolet będzie bardziej przydatny niż granat, chyba myślę. Jak mam zabić tego gościa śledząc go oczywiście. Kurde, tutaj zapomniałem, że chińska dzielnica. A w chińskiej dzielnicy mnie niezbyt lubią. Dobra,
tu jesteśmy. Oj, 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 oj. Zaraz. O, jest. You got too close and spooked Carly. God damn it, dobra, zapiszę sobie grę przed wykonaniem jeszcze raz misji. Tylko nie wiem, która będzie teraz bliżej. Jeżeli będzie ta ste bliżej, to ja sobie tą ste wykonam. A ona chyba jest nawet bliżej. Nawet na 100%. Byłem nieco za blisko tych... tego typa. Dobra, ja sobie szczególne łyka frugo, jak sobie... będę... dojdę do zapisu. Co by nie było, że ja reklamuję, ale dobre frugo jest. Aczkolwiek... aczkolwiek wolałbym czarne, no ale cóż, Jezus, dobra. Dobrze, że się nie pobiło. Dobra. Zapiszmy sobie. I zrobimy sobie jeszcze jedną misję. Wiecie, ja nie będę słynął zbyt długich odcinków z GTA, przynajmniej z tego GTA, bo nie znam go dobrze i... no, nie chcę przez to przedłużać jakieś tam szukanie pewnych miejsc, czy dochodzenie do czegoś. Natomiast myślę, że GTA San Andreas, Vice City, będę robił nieco dłuższe filmiki z tych gier, ponieważ je znam już dosyć dobrze, ponieważ przechodziłem już tam gdzieś kiedyś. O, I'm Mod Export Garage. Portland Harbor. We have orders for various vehicles. Okej, okay, czyli to... wow, tu było te... tu jest te, ale to niewiele ten... niewiele drogi od siebie są. Dobra, to zrobimy, zobaczmy sobie u tego te, co mamy ciekawszego. Ogólnie to, co nam na tym pagerze przed chwilą wyskoczyło, to jest... już kiedyś wspominałem o tym, że można szukać pewne auta dla osób i oni po prostu płacą za to dodatkowo. Triads have a fish factory as a front. Most of their business goes down at the fish market in Chinatown. The laundry still owes us protection. They reckon the Triads are protecting them now, so I say we exact a fitting punishment. Take those boys over and whack the Triad warlords. Hell, if you get a chance, pop some of their soldiers too. Dobra, czyli musimy teraz dalej będziemy walczyć z Triadami. Ej, dobra, uff, dobra, to mi niezbyt wiele dało, widzę, że tu już się zaczęła wojna dalej z Triadami. Musimy w tej chwili zniszczyć jakieś, trzy, wow, sklepy rybne, coś takiego, z tego co wykminiłem, bo ja tak wyłapuję tylko pomiędzy słowami, coś, ja nie chcę tego tak, wiecie, dosłownie wszystkiego tłumaczyć. Policja mi cały czas gania, to mi się nie podoba. Dobra, jedziemy do najbliższego sklepu rybnego. Wow. Możesz ty. Piątło. Chinatown ze mnie strzela. Fuck you, Chinatown motherfuckers. Dobra, tutaj już chyba... dobra. Załatwieni. Pomóżcie mi jeszcze z policjantami. Wow, uzaki mam. Dobra, zwiewam stąd. Zwiewać stąd, jeszcze policja mnie gania dodatkowo, no zajebiście. Co ja się tu plątałem w ogóle? No w dupcie! Dobra, dobrze, że zapisałem. Start game, load. Ja wolę jednak mieć bronie wszystkie przy sobie, jeżeli walczę ewentualnie z Triadami i w ogóle coś w ten deseń. Dobra, to zrobimy sobie jednak tą misję... tą misję od S, bo była łatwiejsza, znacznie łatwiejsza niż ta tutaj. Tutaj niestety jest ciężko po prostu, bo nie mam jeszcze żadnego pancerza ani nic, żeby... dodatkowo jakiś damage otrzymywać, a nie... nie było tego większych szkód. Więc no, pojedziemy sobie do tego tam gościa na górze. Znowu ten pager.
Ale fajne jest takie coś, że można sobie dodatkowo zarobić tutaj z kradnąc auta i dostajemy wtedy trochę pieniędzy, tam chyba 10 tysięcy za jedno auto czy coś takiego. Jedyne co mi tutaj nie pasuje, bo tej kasy jest strasznie dużo tutaj, a niekoniecznie można ją na coś wydawać, powinni już w tych GTA pomyśleć o tym, żeby jakieś domy czy coś w ten deseń były, bo w Vice City na pewno jest coś takiego jak kupowanie domu, nie wiem czy to w trójce jest. Cholera wie w sumie, dobra. Portland Beach. To już mogę pominąć, nie? Jak ten... Enter. Dobra, mogę pominąć. Czyli bez jakiegoś tam zbędnego pitolenia. Mogę już sobie zacząć misję. Zaraz, czy... Dobra, jest trochę zniszczona ta taksówka, ale nie powinien podejrzewać, że go będę śledził, bo taksówka jest mniej podejrzana niż samochód włoskiej mafii w chińskiej dzielnicy, nie? To jest mniej podejrzane jednak jechać taksówką. A, wyminąłem ich, czyli trochę już się nauczyłem jeździć. Wow. Kto postawił to drzewo gdzieś na środku drogi? Ja nie wiem. Chociaż dla mnie droga to jest... O Jezus. Dla mnie droga to się zaczyna na jednym chodniku z jednej strony, a kończy na drugim, więc... No cóż. Dobra. No fuck you, bitch. Już jedzie. Nie, może sobie jednak zajmiemy inne autko. Tylko niech to jakiś przejedzie. Dobra, jest. Mam autko. No shit! Wow! Wow, wow! You got too close and spoke Carly. No Jesus, wszystko przez tego policjanta pieprzonego, nie? No zaraz mu wydzwonię w maskę, to się kurde skończy. A pierdziele, głupi policjant mi zdupił misję. Już drugi raz ją będę musiał powtarzać, no wy sobie jaja robicie. Jezu, się muszę czekać pół godziny na tego debila, aż on wsiądzie do tej taksówki. Jeszcze musi za nim jechać tak powoli, że to jest jakaś, no jakaś pomyłka po prostu, no sorry, ale... Muszę czasami sobie, no nie będę mówił, że wykrzyczeć, bo wykrzyczeć to jest... Tutaj złe słowo, bo w tej chwili nie podnoszę w ogóle tonu nawet. No cóż, nie mam w sumie jak tego zrobić, ponieważ gardło moje odmawia krzyczenia w tej chwili. Wiadomo, teraz chillowa pogoda i można wiele po prostu można po prostu łatwo zachorować, wiele zarazków, tego typu rzeczy, taka sytuacja. Dobra, siadamy do tego auta i jak teraz nie zrobimy, to pierdziele. Się wkurzę i wtedy zrobię tamtą misję z fiszami. Najgorsze jest to, że nie można tego zrobić szybko i to jest problem dla mnie lekki. Wiem, że w GTA nigdy się nie warto spieszyć. Ale ja lubię, kurde, robić sobie szybko misję, bo wtedy gdzieś tam mogę sobie sporo zarobić, a ewentualnie dodatkowo coś odblokować, więc... Łooo... Fuck. Powinienem dostać premię za jeżdżenie na innym kole. Ale ten plow to już się nie nadaje do jeżdżenia. Wsiądziemy sobie do unexpected van, chyba tak się nazywa po angielsku. Niepodejrzany van. Ja radio. Dobra, czekamy. Czekamy, aż pojedzie. To jedziemy sobie spokojnie. Kurde. Niepodejrzane zachowania muszą być przede wszystkim. Dobra.
Nie widzi mnie w żaden sposób za tymi samochodami. Dobrze, że w sumie pojechały. No serio? Czyż... Nie byłem tak blisko. Kurde, no bez jaj. Dobra. Jak teraz mi się nie uda, to zrobimy tą misję w następnym odcinku, dlatego jeszcze raz się tam przejedziemy do tego S-a. Ale już teraz byłem na pewno dalej niż... znaczy bliżej niż dalej, o. Do tego słowa mi zabrakło. Kurde, no... ta misja jest... gówniana po prostu, jak dla mnie. Bardzo szybko wyczuwa, że ja go śledzę. A ta druga misja jest po prostu trudna i od razu policja będzie nas ganiała, jak będziemy próbować tę misję zrobić. Znaczy, no może nie od razu, ale tam się nam fartnęło akurat tak, że policja zaczęła nas ganiać. No i z tego wyszło nic innego jak fiasko. Co ja poradzę? Nie zawsze wszystko idzie po mojej myśli. Pony. Kucyk pony, wow! Dobra, jedziemy. Mam nadzieję, że to auto teraz wytrzyma pościg. Chociaż widzę, że tu każdym autem można się spokojnie rozpędzić do jakiejś przyzwoitej prędkości, więc to też jest na plus w GTA zawsze. Wow! Nawet ciężarówką można spore prędkości wyciągnąć. No jedź, panie! Sorry. Nie chciałem was w żaden sposób przestraszyć. O, to auto tu dalej stoi. Dobra, nie tędy przejedziemy. O, tu jakiś unikus stunt jump chyba. Czyli ewentualnie będę mógł tu przyjść sobie, aby zrobić tą misję. Znaczy unikus stunt jumpa, o. A tutaj mamy inne autko. Wolę już sobie jednak nowsze nieco. Przepraszam, że ja tak często zmieniam auta, ale ryzykować nigdy nie warto, że mi się nagle auto zepsuje. O dobra, on siada. A wygląda na takiego menela. Typowego menela. Jedziesz? A, czerwone światło, no tak. Te taksówkarze jadą z przepisami. Zapomniałem. Muszę mieć tylko na widoku to auto. Nie jechać zbyt szybko. Dobra, tu już sobie staniemy. I niezbyt podejrzanie muszę się ruszać, więc... Ha, to auto tu dalej stoi. Gdzie on będzie jechał? O, on tu będzie skręcał. Dobra, to już musimy tu pojechać kawałek, bo ja go nie mam na radarze, to jest problem. Że ja go muszę śledzić, mieć go na widoku. Jak za daleko mi ucieknie, też prawdopodobnie misja nie będzie zaliczona, a jeżeli będę jechał za blisko, to też misja nie zostanie zaliczona. Muszę jakąś optymalną odległość trzymać. Kurde, brakuje mi dzisiaj słów, aby się wysłowić. Nie wiem czemu. Może to frugo, to jakieś procenty miało czy coś, nie wiem. O, on tutaj jedzie, ta? Portland Docks. Dobra, on tam jedzie powoli. Więc gdzieś on tutaj będzie miał swoją metę? Czy nie? Dobra, o jest, wysiadł. Wysiadł? Znaczy, że tutaj będę go już mógł skasować. Ale on jest niski, ja się rozdzielę. Now talk. Okay, so the Leones are fighting wars on two fronts. They're in a turf war with the Triads, with no sign of either side giving up. Meanwhile, Joey Leone jak to śmiesznie wygląda. Ale skoksowany jest. Salvatore on się nazywa, no proszę. Ten S. Ale zaraz skoksujemy wszystkich, czy tylko tego gościa. Walk Carly Bob. Dziękuję. Daj mi swojego shotguna. No oddaj mi je. O, dzięki. No to co? Pojedziemy sobie jeszcze do swojej chatki.
i pożegnam się z wami, co by nie przedłużać już tego odcinka, bo goddammit, 3 razy już podchodziłem do tego zadania dzisiaj. Dopiero za 3 razem mi się udało, więc no, niezbyt szybko je zrobiłem. A niektóre zadania to są naprawdę dla debili robione. To jest właśnie chyba na przykład jedno z takich zadań, a ja niestety go nie wykonałem za 3 razem, więc no sorry, ale takie zadania mnie wkrewiają czasami, więc no ewentualnie sorry, że tak długo robiłem to zadanie. Dobra. Wow, ale rzucam nom jak szatan. Jesteśmy na miejscu. No to tak jak mówiłem, żegnam się teraz z wami i do zobaczenia już w kolejną niedzielę w kolejnym odcinku serii GTA 3, więc na razie!